moich wirtualnych rozmowach na zielonej sofie po raz kolejny. Rafał, Majka, po raz kolejny nie na sofie, bo znowu rozmawiamy gdzieś wirtualnie, ale Rafał, ty teraz w Austrii, powiedz, jak to zgrupowanie się zaczęło? W ogóle jakie miałeś poczucie, jak się znowu spotkaliście po tym całym okresie pandemii, mogliście pogadać, pojechać razem na rower? Jakie to uczucie? Czy powiem tak, uczucie jest fajne, bo jednak jak jesteśmy podzieleni na te parę grup, ale my śpimy na wysokości powyżej 2000 metrów, 10-osobowa grupa, jesteśmy podzieleni po pięciu, także na dole śpi następna grupa kolarzy. Ja myślę, że tak, że ja się cieszę po prostu, że mogłem wrócić do tego rytmu, do którego byłem przyzwyczajony. Po prostu sprawia mi to przyjemność, że nawet siedzę sam w pokoju, ale jednak po treningu ten wypoczynek, ta cała ciągłość, po prostu te masaże, to wszystko, że wracamy do tej ciągłości. Myślę, że chciałbym, żeby już to ruszyło, żeby te starty się już zaczęły, żeby to kolarstwo jednak nie tylko szły powtórki z telewizji, ale właśnie żebyśmy zaczęli się ścigać. Ty zawsze powtarzasz, że jesteś rodzinnym bardzo człowiekiem, że tęsknisz do żony, do córki, że lubisz być w domu, ale był już taki moment, że troszkę było dosyć, że już się chciało spakować tą walizkę i jednak wyjechać, jednak robić swoje? Znaczy powiem tak, mi to dało właśnie, ja powiem tak, że dało mi to dużo do zrozumienia, że jednak w domu się da żyć z rodziną i to nie jest tak, że nie, człowiek się po prostu przyzwyczaja. A to jest bardzo dużym plusem, że ja nigdy przez swoją karierę, nawet jak już byłem we Włoszech do 23 lat, to już troszeczkę jest, nigdy tyle czasu nie dałem rady spędzić z rodziną, a przede wszystkim teraz, która moja córeczka już ma ponad 3 lata, była tak zadowolona, że jednak tata jest, że tata wraca z tego treningu, z pracy i od razu jest w domu. Nawet jak odpoczywałem, to widziałem, jak ona się bawi i po prostu jak to wszystko funkcjonuje, a jak wiedziałem, że na przykład nie będziemy mieć startu przez 3 miesiące, to zacząłem się naprawdę zajmować tymi pracami w domu, jak normalny człowiek, nie ktoś za mnie to robił, tylko po prostu robiłem to sam i moja żona czasami mówi, no jedziesz już, Rafał, i wyjeżdżasz, a kto mi zrobi rano śniadanie? No bo tak troszeczkę śmiesznie, bo zawsze byłem do tego przyzwyczajony, że moja żona mi zawsze robiła śniadanie, zawsze byłem. A jednak jak teraz wjeżdżałem rano na trening, to zdążyłem zrobić sobie śniadanie i wszystko po prostu. Człowiek troszeczkę takiego lenia załapał, jak jest zawodowym sportowcem i po prostu wszyscy mu wszystko podkładają pod nogi, jest przyzwyczajony do takiego troszeczkę chill out, czyli prawie nic nie robi, tylko trenuje i odpoczywa. No to przejdźmy teraz do tych kolarskich spraw. Powiedz, jakie treningi teraz robicie, jak ten wasz, no bo to już teraz się okazuje, że nie tak dużo czasu zostało do tych pierwszych startów. Jak do tego podchodzicie teraz treningowo? Jaki program? To znaczy tak, my właśnie spędzimy teraz 19 dni, prawie 20 na zgrupowaniu w górach, czyli w Austrii, na wysokości. Wiadomo, że pierwsze 3-4 dni to była adaptacja organizmu do wysokości, ale już po 6, 5, 4 godzinki, także już są, już widać, że ta praca idzie i już od jutra już są takie troszeczkę już cięższe obciążenia, żeby już po prostu organizm był przyzwyczajony do tego ścigania, po prostu no już nie ma przelewek, no. Jak to trener powiedział, no chłopaki, koniec wakacji, bierzemy się do pracy. Ale znalazłeś nogę? Była tam, gdzie powinna być? Znaczy wiadomo, nie, no jeszcze brakuje do tego, ale powiem szczerze, sam jestem z siebie zadowolony i że po prostu starałem się tak zrobić, żeby po prostu też za dużo nie przytyć. Na razie mi brakuje do pełnej formy, brakuje mi kilo, półtora kilo maksymalnie, także jeszcze mam właśnie to ponad miesiąc do ścigania, także jest okej, okay, bo w takim ciężkiej przerwie powiem szczerze, że nie jest łatwo, jak człowiek czasami odpocznie od tego rowera i odstawić, żeby po prostu też troszeczkę jedzenia odstawić, bo człowiek jest jednak przygotowany do tego, jak trenuje mocno i cały czas ta łyżeczka pracuje do jedzenia, także ale jednak to się udało i właśnie z tym nie ma raczej problemu, żeby teraz wagę zrzucać, tylko po prostu samo treningami zejdzie. Sprawa kalendarza już jest jasna? Już wszystko wiesz?
Tak. Ja z kalendarza jestem naprawdę zadowolony, bo miałem jechać Stradę Bianche, ale ze Strady Bianche przerzucili mnie, chociaż samo to poprosiłem na Vuelta Burgos. Także chciałem więcej mieć trochę tych wyścigów przejechane, bo po prostu, no żeby mieć jednak w cieple, żeby trochę ta noga, żeby się rozkręciła, a tam jest pięcioetapowy wyścig. Później mam Tour de Pologne, Tirreno Adriatico, Lombardię mam, także i Giro Italia, także mam fajny program, z którego jestem naprawdę zadowolony. Pomiędzy tym oczywiście mam wysokogórskie dwa zgrupowania, także jeszcze będzie co pedałować i szlifować formę. No ale prawda jest też taka, że ten sezon będzie strasznie krótki, strasznie skondensowany i właściwie no, trzeba już naprawdę na odpowiednim poziomie wejść, bo nie będzie czasu na to, żeby duże rzeczy poprawiać albo żeby odpocząć, jeśli by była potrzeba, jeśli by ktoś był przetrenowany z kolei. A czy nie, nie, to jest albo A, albo B, bo tu już nie ma żadnych wymówek, albo będziesz przygotowany od startu, czyli od pierwszych wyścigów. W 80% do 100% wiadomo, że można podnieść, od 70% do 100% można podnieść tą formę do Giro, tak jak w moim przypadku, ale już nie można zacząć, że 50% formy i spokojnie wchodzisz w sezon, bo tego się nie da. Jest 3 miesiące, 4 miesiące naprawdę. Będzie mocnego ścigania i to jest aż do startu do mety. Nie, będzie czasu na odpoczynek, to będzie cała ciągłość. Powiedz mi, spodziewasz się wielu niespodzianek po tym sezonie, właśnie w związku z tą przerwą, w związku z tym, że różni kolarze różnie spędzali tą przerwę, różnie się przygotowywali? Myślisz, że możemy być świadkami wielu niespodzianek przy tak skondensowanym kalendarzu? Ja myślę, że tak. W szczególności ja nie myślę o tygodniowych wyścigach, ale o 3-tygodniowych wyścigach, tak jak Giro, czy Vuelta Espania, czy Tour de France. Ja myślę, że ktoś na pewno zaliczy nieprzyjemne uderzenie, także na pewno nie chciałbym, żebym to był ja i nikomu tego nie życzę tak naprawdę, ale taki jest sport i może być dużo niespodzianek z tym związane, że po prostu te 3 miesiące, które były, zależy jak człowiek po prostu zagospodarował swój organizm, jak przepracował tą pandemię i bo nie było łatwo, nie każdy był zmotywowany do tego, żeby po prostu trenować, po prostu jak wie, że dopiero będą starty gdzieś sierpień czy. Ja powiem tak, ja byłem na tyle zmotywowany, żeby po prostu wyjeżdżać na rower. Były bardzo małe obciążenia, bo było 50% obciążeń. Ale wiem, że co tydzień miałem konferencję z trenerem i 8-9 zawodników, tych, co mamy pod swoim trenerem, mieliśmy prowadzone rozmowy, żeby nas motywować też psychicznie, żeby po prostu to się nakręcało, żeby wiedzieli też sponsorzy, że my pracujemy, że nie zostawiliśmy tego za to, że oni nam płacą wypłatę, a my nagle odstawiamy i nic nie robimy. Także ja byłem na tyle zmotywowany, że po prostu dzień w dzień trenowałem. Ale było 50% wysiłku. Oczywiście w maju rower odłożyłem na 7 dni, żeby jak najbardziej się zregenerować przed zgrupowaniem, bo wiedziałem, że tu będą ciężkie obciążenia. Dzięki wielkie, Rafał. Dzięki wielkie. Trenuj tam spokojnie, a my już też czekamy, bo już się wszyscy nie mogą doczekać tego sierpnia. Ja też tak myślę. Czekajmy i trzymajmy kciuki, żeby ten sierpień był szczęśliwy dla nas wszystkich. Dzięki wielkie, Rafał.